Cześć, siemanowam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Followinga. Parę rzeczy na początek, zanim się rozkręcimy. Po pierwsze, wybaczcie małe zamieszanie z tym live'em i odcinkiem, który poszedł po zapisie z live'a. Powinienem był to zrobić w odwrotnej kolejności, bo ostatecznie odcinek, który widzieliście wczoraj, był nagrany przed live'em i wywołało to trochę konfuzji, dlaczego się levely nie zgadzają, zrobione rzeczy nie są na odcinku zrobione, dlatego, że odcinek był nagrany przed live'em. Nagrałem odcinek, zamiast puścić go kolejnego dnia zrobiłem live'a, jeszcze kolejniejszego dnia puściłem zapis, a dopiero po dwóch dniach czy trzech dniach puściłem odcinek, stąd te takie małe niezrozumienia, ale to już jest wszystko za nami. Mapa jest w tej chwili polajwowa, z gniazd oczyszczona, easter eggi znalezione, zadania, no nie za bardzo zrobione. Tak więc cóż mogę więcej powiedzieć, jak moi drodzy, lecimy przed siebie. Nie ma już w tej grze nic więcej do roboty poza fabułą, jeżeli chodzi o followinga, ponieważ tak jak ustaliliśmy na live'ie, chcielibyście zobaczyć jeszcze dodatek z Hellraidem. Ponieważ jakiś czas temu, nie wiem czy nie w zeszłym roku nawet, wyszedł Hellraid, czyli jakaś taka Dying Light'owa realizacja kontynuacji starej gierki polskiej, która nigdy tej kontynuacji nie dostała, ale pojawiła się w Dying Light'cie. Nigdy w to nie grałem i sobie to odpalimy. Po prostu, jako że jeszcze chcę troszeczkę pograć sobie w tego Dying Light'a, zanim już odpali się ten czas oczekiwania na dwójeczkę, która już za dwa tygodnie, nawet mniej, będzie na kanale. A wy chcieliście to obejrzeć, dlatego tak też sobie zrobimy. Wybaczcie też, jeżeli dzisiaj będę taki troszeczkę... Obudziłem się dzisiaj z przeziębieniem, nie wiem czy to zwykłe przeziębienie, czy coś więcej, czego nazwy nawet nie będę wypowiadał. Ale nie czuję się w 100%, trudno mi określić percentaż tego, jak bardzo dobrze się czuję, ale wydaje mi się, że jest okej. Nie będę tutaj się za bardzo jakby, wiecie, bardzo wysilał, żeby nagrywać nie wiadomo jakiej ilości dzisiaj. Chcę sobie dać trochę czasu na odpoczynek, ale no nie mogę was zostawić bez Dying Light'a. To jest seria, która leci praktycznie nieprzerwanie od prawie dwóch miesięcy. Nawet nie wiem dokładnie, jakie są te czasy już publikacji Dying Light'a, ale jesteście wielkimi fanami i nie chcę was zawieść tym, że się odcinek nie będzie pojawiał. Szczególnie, że nie jestem umierający. Trzymam się całkiem nieźle i prawdopodobnie niewiele się zmieni w kwestii tego, jak bardzo będę ogarniał, bo ja nigdy, kurwa, nie ogarniam. Już o tyle rzeczy mnie poprawiliście podczas trwania tej serii, że to przekracza wszelkie limity. Tak, tak, Matka Boga Słońca. Dobra, w dupie was mam wszystkich, naprawdę. Już tyle wam tutaj dobrego zrobiłem, tyle rzeczy ogarnąłem, że nie mam zamiaru jeszcze wam pomagać. Ci tutaj dalej z tym wielkim się napierdalają. Oczywiście załatwiłem jednego z nich, bądźmy szczerzy, i tak zginą, dlatego załatwiłem mu trochę mniej bolesną i szybszą śmierć, niż załatwiłby mu ten Demolisher, z którym się tam próbowali ambitnie bić. Chłopaki nawet o kuszy nie wiedzą, nawet nie zdają sobie sprawy z najlepszej broni, jaką mogliby wykorzystać, no bo nie mają tego bojowego doświadczenia co ja. Tak więc moi drodzy, jeżeli lubicie Dying Light'a, to zostawcie łapę w górę, gdyż zabieramy się za rzeczy mocno fabularne. Jedziemy odnaleźć świątynię. Poprzednio szukaliśmy monolitów dla pana tam doktora, który odkrywał dla nas różne rzeczy, a teraz będziemy sobie normalnie, kurwa, szukać całej tej świątyni, która jest gdzieś w tej okolicy. Nie jestem pewien, jak tam się dokładnie dostać. Podjedźmy sobie autkiem, gdzie tylko mogę, jako że jest już ojejoj maksymalnie zupgrade'owane. Po pierwsze, spróbuję go nie zniszczyć, a po drugie, trzeba będzie się wspiąć na górę. Tutaj, rozumiem, mamy wejście oznaczone pięknymi tasiemkami. Jestem przy tej górze. I lecimy. Tylko całkiem spory stok. Mówiłem. Aha, dobra, to żeśmy sobie pogadali. Dzięki, panie doktorze. Naprawdę współpraca z panem to jest czysta przyjemność. Wspinamy się zatem na górę. Nie mam do końca pojęcia, po co my się tam wspinamy i co dokładnie możemy tam u góry znaleźć, ale pewnie dalsze informacje o tych całych kultowych rzeczach, które miał za zadanie badać nasz pan doktorek. Jak to się skończy, w jaki sposób to się w ogóle wiąże z lekarstwem, z tą całą chmurą, która odstrasza zombiaki i, nie wiem, powstrzymuje przemiany, nie mam zielonego pojęcia. Mam wrażenie, że... Przepraszam, oj, z góry też przepraszam, jak będę, nie wiem, kaszlał albo smarkał. Mam też takie drobne wrażenie, że... Jakby to ująć... Może być ten dodatek followingowy bezpośrednio powiązany z dwójeczką, ponieważ nie wiem czy wiecie czy nie, ale w dwójce, w Dying Light'cie dwójce, motyw tego, że ludzie są zarażeni i się przemieniają, jest praktycznie codziennością. Każdy ma taki licznik na nadgarstku, który wskazuje stan ich przemiany, ponieważ nie wiem czy to jest kwestia, która jest obecna od początku, czy coś co się rozwinęło w toku tych tam 20 lat, które mijają od pierwszej części, ale wirus nie przemienia człowieka od razu, przemienia go tylko, jeżeli
nie jest wystawione na działanie promieni UV. Bycie w słońcu i niebycie w ciemnościach powstrzymuje rozwój wirusa. Przepraszam, i nie jestem nawet pewien, czy nie na stałe, ponieważ z tego, co ja miałem do czynienia z dwójką... Nie teraz, proszę, jeden błąd, jestem trupem. Byku, mamy kotwiczkę. Później, poważnie. No widzę przepotężną ścieżkę, którą sobie idę. Z tego, co do tej pory wiem na temat dwójki, to człowiek nie przemieni się w zombiaka, jeżeli nie spędzi dużo czasu na zewnątrz. To są bardzo pobieżne informacje, które wyciągam tam z tego, co niewiele dałem radę pograć, oraz trailerów, które do tej pory były wypuszczane. Ale tak to wygląda, więc być może faktycznie jest to w jakiś sposób powiązane z tym, z tą chmurą, tym pseudolekarstwem, czy czymś, co potrafi powstrzymać przemianę. A co widzimy tutaj w Dying Light'cie dwójce? Dobra, bądźmy szczerzy, nie chcę się wspinać tam od samej góry! Dobra, jak tylko Crane ogarnie. Wychodzimy cholernie wysoko swoją drogą. No halo. Chycę się tu, nie chycę. O, tu się mam chycić. Chodź. Dobra, wiecie co? Trochę oszukam. Pewnie gra chciała, żebym tutaj każdy jeden występek skalny pokonał, tak jak sobie zaplanowali. Ale mam to w dupie, ale oczywiście dużo ryzykownego skakania, nie mogę sobie tego odpuścić, żeby troszeczkę adrenalinki i napięcia poczuć. No bo czemu nie? O to przecież chodzi, o tą adrenalinkę skakania i liczenia tego, jak daleko skoczę. To wygląda, jakby tutaj kiedyś była naprawdę piękna trasa turystyczna, tylko potem coś się spierdoliło. O, o! Ojojojojoj, dobra, Crane, na spokojnie, jakby wolę, żeby się tego łapał i potem podciągał, niż żeby robił takie kurwa triki, jak robi teraz, czyli od razu stopę stawia na tej belce. Ojojojoj, o dobra, już prawie jesteśmy u góry, może zaraz ten najgorszy fragment będzie za mną. O, dziękuję bardzo. Tak, wiem, możecie się śmiać z tego, że jestem frajer i nie potrafię tutaj skakać po kółkach. No dobra, jestem na szczycie. No, mamy to. Wspaniały widok. No, widok jest całkiem zajebisty. Panie Crane. Piękna, piękna ta nasza wieś. I to miejsce tam industrialno-fabryczne. W City Skyline strasznie dużo zabrudzeń by tam było, ale obecnie są tam tylko wielkie zmutowane zombie. Tutaj mamy jakąś dziurę, tak jakby, nie wiem... Ty, no wrzucali tutaj garnki po prostu jakieś gliniane. O, i ludzi, tak, ludzi też mamy. Zdecydowanie. No dobra, badamy w takim razie. Tutaj mamy nóż z krwią, fantastycznie. Na jednym z monolitów namalowano zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie Crane. To bardzo ważne. Dobra, zastanawiam się tak właściwie, o co chodzi z tą maską. Jakby wszyscy akolici ją noszą. Matka, wydaje mi się, też miała na sobie maskę, wtedy kiedy ją widzieliśmy tam na chwilę. Jak nas chmurką mgiełką potraktowali. To gdzie będzie maska? Przeskanujmy. Mamy zioła, fantastycznie. Proszę, nie ma to jak... Wyjść sobie w niedzielę z domu i ojebać miejsce kultu z ziół. Tutaj będzie maska? Nie, no wszędzie tylko kurwa zioła, halo. Czy ja mam... Nie no, tutaj może? Uuu, dobra, jeden z kościotrupów ma na sobie maskę kultu. Znalazłem otwór z... Nie wiem, chyba ofiarami. W środku jest też maska. Czy jest czerwona? Jeśli tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. A, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. A sądzi pan, że znajdę jakiś szybszy sposób na zejście na dół niż napierdalanie tą samą drogą z powrotem? Bo nie widzę tutaj takowego, niestety. Do dziury sobie nie wskoczę. Nie jestem w stanie tutaj za bardzo wypatrzeć żadnych worków, na które mógłbym zeskoczyć, łamiąc wszelkie prawa fizyki, jakie mają w ogóle szansę istnieć. No nie wiem, może po prostu się zabiję i od razu w jakiejś ambonie na dole. Mam wrażenie, że to wiecie, tak bardzo speedrunnersko z mojej strony by było. Zanieść maskę Attili. No dobra, no bardzo chętnie, tylko... Kurwa, no czy jest inteligentniejszy sposób na zejście stąd? Nie wiem, może tędy bym dał radę? Nie, no mam wrażenie, że to jest taki teren zaprogramowany na niemożność pokonania go. Dobra, spróbujmy tak. Oj, oj, oj! Dobra, ty, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Idę po jakichś totalnie niedopracowanych teksturach, więc nie wiem, czy to jest zaplanowana trasa, czy może moje cwaniactwo. Ale zrobię tak... Okej, okay, powoli do przodu, zrobię teraz tak i proszę, chciałbym zjechać resztę tej trasy i nie umrzeć. Haha! No dobra, widzicie? Zawsze jest inne rozwiązanie niż samobójstwo. I tyczy się to absolutnie każdej dziedziny życia. Ale nie będę może wdawał się w takie poważne tematy, bo to jest dość delikatna kwestia. Może nie najlepszym miejscem na dyskutowanie o niej są odcinki z gry o zombiakach. A, i swoją drogą, na dowód tego, że wszystko jest polajwowe,
Cyk, moja największa duma. Łazik na wszystkie żółte części. Fantastycznie teraz działa i każda statystyka na stówę. To też tak bardzo ładnie wygląda. No i sam w ogóle poziom kierowcy też jest całkiem wysoko. Jak nie oglądaliście live'a, polecam nadrobić, ponieważ tam same fajne rzeczy się działy. Tutaj jakby pozostałe umiejętności, które są w tym drzewku samochodu, jakoś mnie nie jarają za specjalnie, dlatego nie zależy mi do końca na levelowaniu już tego samochodu. Gdyby mi zależało, zrobiłbym to na live'ie. Załatwiłem już wszystkie gniazda przemieńców, co krótko mówiąc oznacza dla mnie totalne bezpieczeństwo w nocy. Kurwa, jakby tam najlepiej dojechać, dobre pytanie. Dobra, uderzmy tutaj w takim razie do tego przejazdu i sobie pokonamy tą trasę lekko naokoło chyba, być może, nie jestem pewien. Zobaczymy, jak to się skończy. Samochodzik rozwinięty, wszystko praktycznie rozwinięte, kurwa, jak należy, więc jestem zadowolony. A super, zajebista okazja. Sorry, byku, ale jedyne, co mogłoby mnie interesować, to syntetyki, a ja już znalazłem mojego dealera syntetyków. Wystarczy, że będę go wystarczająco, dostatecznie długo męczył, śpiąc u niego na chacie i będę miał wszystkie syntetyki, jakich kurwa dusza zapragnie. Dobra, nitro i spierdalam. Dobrze jednak, że będę to nitro miał, że mam to nitro przy sobie. A plus, tyle mając już leveli wpakowanych we wszystko, to jakby żal by było nie brać tego nitra. Dobra, czy ja do niego dojadę przed nocą? Czy to ma znaczenie? Nie, raczej nie. Oj chuj, eksplodował. Czemu oni potrafią tak ekspresowo przyspieszyć swoją eksplozję? Dokładnie wtedy, kiedy mają mało czasu na wybuchnięcie. Mam wrażenie, że kiedy ja napotkam takiego wybuchowego zombiaka na swojej drodze, to on potrzebuje dobrej chwili na wycie. Ruchy wykonuje jak żygający kot i dopiero po chwili eksplodować może. Ale kiedy ja zapierdalam po drodze, to oni potrafią momentalnie wywołać eksplozję. Byle mnie jak najmocniej dojebać. Kolejny kolega, któremu oszczędziłem cierpienia, po prostu mordując go osobiście. Bo widziałem już wiele tych walk z demolisherami, żadna nie kończy się pozytywnie. Jakby nie będę tutaj chłopaków ani trochę próbował oszukiwać, zginął tam. Bez mojej pomocy zginął, a że totalnie nie po drodze mi jest teraz im pomagać, to zginął na pewno. Dobra, panie Attila, zobaczmy, co tam w takim razie odkryjesz, jak będziesz przeszukiwał tę maskę. Tak się zastanawiałem, ile jeszcze tak naprawdę realistycznie zostanie mi tego Dying Light'a, jeżeli chodzi o odcinki. Ale biorąc pod uwagę, że i tak potem mam zamiar odpalić sobie Hellraid'a, no to nie będę się tutaj zastanawiał i dzielił. Ile ugramy dzisiaj w te 35-40 minut, tyle ugramy. Jeżeli w kolejnym jakby followinga zostanie, nie wiem, 10 minut, to od razu przejdziemy do Hellraid'a po prostu. Więc czajcie się na odcinki i oglądajcie wszystko. Będzie mi wielce miło. Kurwa. Ten jego pieprzony dom, nie umiem się tutaj nawigować, nigdy nie będę potrafił. Tutaj, schody będą, są schody na górę, dobra. Kto to projektował? Debil jakiś, on będzie sam tutaj. A ty się dalej opierdala. Pańska maska, nie wiem czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą. Kiedy ciemność okryje ziemię. Kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią, kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha, wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Crane, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana, jak tylko skończę. To do jutra zatem. Mam jakąś... Dobrze więc. Będę na pana czekał. Mam taką delikatną, małą, zapchaną cholesterolem żyłkę w sobie, która mówi mi, że kwestie globalnej pandemii zombie przydałoby się rozwiązywać nauką i lekarstwem, a nie badaniem starodawnych podań, które nam tłumaczą, że przyjdzie kurwa wybawca, poświęci się i cała ludzkość będzie zbawion. Trochę mi tutaj to nie gra i nie pasuje. Prześpimy się do rana. Jak już mówiłem, zniszczenie gniazd oznacza, że nie ma w ogóle volatili w nocy, przynajmniej tutaj. W Haranie nie ma gniazd. A szkoda, fajnie by było się pozbyć tych jebańców z miasta, niszcząc gniazda, no ale nie ma niestety takich wygód tam. No i co? No i mogę sobie jeździć w nocy, ale po prostu niewiele widać. Dobra, cyk, pyk, tu jest wyjście.
No to co? Pomagę dalej dzieciom słońca. Takie trochę nieaktualne, więc pobiegnijmy sobie do samochodu. Zobaczmy, kto do nas zadzwoni. Jesteśmy tutaj mega rozchwytywani. Prawdopodobnie jakbym miał strzelać, to ja jestem tym niezwykłym wybrańcem wybrańców, który będzie musiał sprowadzić na ziemię odkupienie. Pamiętam też, że Following, w odróżnieniu od podstawki, ma więcej niż jedno zakończenie, które się wybiera. Totalnie nie pamiętam, czym są te zakończenia, ale mam jakby w głowie takie wewnętrzne poczucie, że nie było ono do końca satysfakcjonujące. W sensie, że coś tam było nie tak i były mocno krytykowane te zakończenia. Więc zobaczymy jeszcze, jak to się skończy. Nie wiem, po cholerę ja to przeszukuję. Baki puste, mój bak pełen, tankujemy do fulla. Co mi szkodzi, i tak mniej tego spalam teraz. YOLO, dobra. Łazik nakarmiony. Nie mam tutaj gdzie nawet jechać, gdzie co robić. Nie wiem, mogę... Jak i tak nie mam nic do roboty, to możemy jechać oddać szablę Jazirowi, ponieważ na live'ie znalazłem, w sumie całkowicie przypadkowo, kiedy byłem w okolicach gniazda szable, jeden z tych czterech skarbów, do których dostałem tam jakby wskazówki, informacje w swoim czasie. Czy ja dam radę tędy przejechać z powrotem? O, dam radę się rozjebać, to na pewno. A tutaj jest jakaś trasa, która w teorii powinna mnie przeprowadzić na drugą stronę. Czy tak będzie, zobaczymy. No i znowu, kurwa, ekspresowo eksplodował. I tak, ta szabla to jest szabelka, o której zresztą była mowa wcześniej, kiedy braliśmy tego questa w ogóle. A my możemy pojechać do Jazira, mu tę szablę oddać. No kurwa, moje pieprzone części do samochodu. Dobrze, że mam te maksymalnie zupgrade'owane pancerze. Przynajmniej niszczę się mniej, ale... Nadal jednak dostaję w pierdol. Nie proszę się o niego, a go dostaję. Dobra, tu możemy chyba odbić. Pojedziemy sobie do Jazira. Nie wiem, kto do mnie teraz zadzwoni. Czy może Attila będzie miał coś... Ała, dla nas więcej do roboty, czy co? Nie mam za bardzo questa, który mógłbym zrobić. I mam szczerą nadzieję. Nie wiem, czy tak jest. Niektóre gry tak mają. Jest to strasznie głupie, że... na przykład Spider-Man miał coś takiego. Tam było, o dobra, to tam byku, spoko, że załatwiłeś tego gościa, to teraz idź pomagaj dalej ludziom w mieście. Tylko, że problem pojawia się, kiedy ktoś jest naprawdę pierdolnięty i postanawia zaraz na początku gry oczyścić calutkie miasto z aktywności w stylu przestępstwa i tak dalej. Wtedy nie masz jak pomóc ludziom w mieście, a wszelkie opcje jakby, wiecie, przeczekania czasu, który wymaga gra, są dla was nieaktywne i to jest problem, nie? Gra zakłada, że nie będzie się wszystkiego od razu robiło. O Boże, nie mówcie mi, żebym musiał tam wracać. Nie obiecał to zrobić. Więc wszystko z nim w porządku? Pomogłem mu z badaniami. Powiedział, że wszystko musi spisać i potrzebuje czasu. Dowiedz się proszę, dlaczego dotąd się do nas nie odezwał. Musimy mieć pewność, że wykona powierzone mu zadanie. Jasne. Ja pierdolę, mam do niego wracać teraz. O Jezus. Kurwa no, skąd mogłem wiedzieć? Dobra, wiecie co, jebać, jedziemy do Jazira, oddamy mu szabelkę, jak już tutaj zajechałem i się tam po prostu zawrócimy do tego grzmota. O Jezus Mara, ciekawe co się z nim stało w sumie. Chłop naprawdę nie ma nic lepszego do roboty, jak badać te sytuacje, które mu tu zapodajemy do badania. A i tak się typiasz opierdala. Tutaj dwaj się zgrali w jedno. Butla tam wybucha, ja mam światło UV, nie wiadomo po co komu potrzebne. Już po pokonaniu wszystkich gniazd kompletnie zbędne. Ale dobra, zejdziemy sobie tutaj, zobaczymy co słychać u Falafela i jego ekipy kebabowej. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Nie wiem, do sklepikarza mogę pójść, masz coś fajnego? Pewnie samo gówno. Gladiator, a wezmę, mam 106... Przepraszam, tysięcy, to w pizdu pieniędzy. Nie, nic ciekawego. Wiesz co, szukam jakichś dobrych deali w twoim sklepie, ale nie istnieją. Masz szabelkę. No halo, szabelko, może muszę aktywować questa. Szabla dla Jazira. Jazir, mam dla ciebie prezent. Niewiarygodne! Znalazłeś ją! Trochę się narobiłem. Powiedz mi, skoro była dla ciebie taka ważna, czemu pozwoliłeś Adamowi ją zabrać? To długa historia i raczej nie jestem z niej dumny. Powiedzmy, że przegrałem w pokera. Byłem nieostrożny, ale teraz ją odzyskałem. Dzięki. Daj spokój, nie wykpisz się tak łatwo. Co się stało? Wolałbym o tym nie mówić. Mów, kurwa, bo ci potnę brodę. Nie mogło być aż tak źle. Co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? Bił się na szable o kobietę. O kobietę i kurczaka. Jezus Maria, kurczaka? Te kurczaki, kurwa, znowu. To było 5 lat temu. Matki Ezgi nie było już od 1,5 roku i ja poczułem się samotny. A w mieście mieszkała pewna wdowa. Lubiła kurczaki. Ale że w sensie pieczone? Nie, trzymała je w domu jak kota.
Adam miał wyjątkowego koguta i słabość do kart. Chwila, Jazir, chcesz powiedzieć, że postawiłeś szablę swojego dziadka przeciwko kurczakowi? Jak pamiętasz, mówiłem, że nie jestem z tego dumny. No i? Rozumiem, że przegrał. Stracił szablę w końcu. A jak ci się wydaje? Adam miał koguta i wygrał szablę mojego dziadka. Wdowa wyszła za niego. Wow, ależ tak wioskowo i XIX-wiecznie z waszej strony. Kurwa, kobieta wywiesza ogłoszenie na głównym placu, na rynku, że ożeni się z tym, który będzie miał najlepszego koguta. Oczywiście ogłoszenie w języku angielskim, a kogut zapisane jako kok i wszystko się zgadza. To taka jest historia powstania tego jednego eventu, kiedy jedna kobieta przespała się z 900, to tam 900 ponad facetów ją przeleciało jednego dnia. Jakaś tam porno rekordzistka świata, nie? Fajna zabawa. Ludzie to naprawdę czasem, kurwa, jak im się nudzi, to wymyślają największe głupoty. Ja jak mi się nudzi, to sobie szukam nowego serialu na Netflixie, a nie idę ruchać 700 facetów, no. Nie wiem, jak to by miało być w ogóle możliwe. Coś czuję, że musieli mieć jakieś wymagania w stylu masz dojść w 30 sekund, albo inaczej spierdolić nam rekord świata, typie. Jej menedżer pewnie tym wszystkim zarządzał i sam sprawdzał kandydatów. Wiem, że niepotrzebne mi są już bronie, bo mam naprawdę dobre. Ale moja ambona szczęścia, no nie mogę jej opuścić teraz, kiedy ona najbardziej mnie potrzebuje. Kurwa mać, już miałem to miejsce. Milimetry by wystarczyły. A, co mi teraz dasz? Pałkę znowu? Kija? Nawet się nie waż. Dobra, jest piłka. No 1500, o ja pierdola. Dobra, ta katana, przykro mi katano, ale idziesz w pizdu. Wspaniała piła ręczna. Co tam, zabiedujemy sobie chyba. Zobaczę, co tam mam w ogóle w tej chwili. Najpierw F6, zgodnie z waszymi instrukcjami, damy sobie tutaj króla, bo mam... Nie pamiętam nawet do końca skąd. Mamy kolejnego króla, o kurwa! Dobra, jako że wyważenie kompletnie nie jest mi potrzebne... O kurwa, to trwałość i uszkodzenia z barbarzyńcy? Idealnie. Potwierdź ulepszenie, kurwa! No to nawet lepiej, jakby po co mi król, jeżeli... No dobra, wiadomo, poręczność zwiększa prędkość ataku, więc to jest akurat fajna rzecz, ale mogę znowu zrobić z tego... Kurde, to czy to, nie jestem nawet pewien. Elektryczność i podpalenie, czy krwawienie i trucizna? Dobra, chuj, zaryzykuję. Bierzemy elektryczność i podpalenie. YOLO. Ile będziesz miał obrażeń? 2800, kurwa! Lepsze od prawie wszystkiego, co tutaj mam, dlatego weźmiemy sobie to zamiast mojej najsłabszej broni 2573, zamiast tej pałki. Ho, ho, ho! Moja ty piło, kochana. Cudowna prędkość ataku, cudowna poręczność. Dobra, okej. Okay. Ambona jednak oddała. Już myślałem, że nie będzie mi ona potrzebna do samego końca. Ale jednak nawet nie wiedziałem, że mam dwa upgrade'y typu król u siebie. I to one tutaj najbardziej zmieniły sytuację. One sprawiły, że się opłacało. Ale też sama piła, która się tam zrespiła. Hehe, zrespiła, ale zabawne. Była tego warta, no bo... Mogła się trafić jakaś gówniana pałka na mniej obrażeń. I wtedy byłbym niepocieszony i niezadowolony, bo... Piłki to chyba jedna z bardziej hejtowanych broni przeze mnie tutaj. Tą drogą mam nadzieję dojadę do tej głównej. Tak trochę już na czuja jadę, nie chcę mi się ciągle patrzeć. Albo mamy tą taką... Ej, dobra, dobra, jest okej. Okay. Mogłem jechać tam górą, ale mogę też włączyć się do tej... Oj, dużej drogi, która jest tutaj. I nawet wiecie co? Nie będę tutaj z tej skoczni korzystał. Albo nie, ja muszę z tej skoczni skorzystać. Dobra, ta droga się tutaj dalej nie ciągnie. Wszystko jasne. Dobra, tutaj skoczmy trochę bardziej na prawo. Żeby wylądować w miarę płasko, bo za każdym razem odbijam za bardzo w lewo i oczywiście... Mój łazik otrzymuje niebotyczne obrażenia ze względu na to, że obijam się bokiem o skałę. Jak każdy profesjonalny jeździec łazika. Raczej by takich błędów nie popełniał. Ci tutaj dalej z demolisherem się biją. My sobie tutaj zrobimy czmych-myk na drugą stronę. Kolejne zombiaczki po drodze. Nie korzystam z nitro, a teraz może... Och, tak! Uniknąłem tego wybuchowego skurwysyna. Jak dobrze, jak miło. Raz na jakiś czas fajnie, że mi się coś udaje. Po raz kolejny zmarnowana, udana akcja na najbliższe dwa odcinki prawdopodobnie. Dobra, ale Attila to jest gdzieś tam. Sprintera mam w dupie. Jakby... O, a może jednak nie mam go w dupie. Chodź tu! Muszę odciągać przemieńców za pomocą petard? A na co mi to, byku? Kurwa, nie mam pojęcia, gdzie jego ciało poleciało. Oj, oj, oj. No cóż. Za bardzo się podekscytowałem perspektywą zabicia go. No i poszedł w pizdu. Dobra. O, 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 halo. Dźwięk z gry przestaje ogarniać jaja, które ja tutaj odpiertalam. Dobra. Teraz w lewo. Tutaj dalej koledzy walczą z demolisherem. Powodzenia, powodzenia. Na pewno się wam uda. Wierzę w was, chłopaki. Oczyśćcie tę wieś dla nas, dla rodziny. W końcu dacie radę.
Może jak jeszcze trzy pokolenia tam będą się z nim biły, to może go pokroicie tymi osikami, które tam macie. Dobra, wbijamy z powrotem do pieprzonego Attili, który oczywiście musiał mi tyle krwi napsuć i czasu zmarnować jednocześnie. Ale nawet nie było tak źle, bo postanowiłem pojechać do Jazeera z tą szablą i odwiedziłem Ambonę, tworząc moją nową, najlepszą broń. Tak więc finalnie nie wyszło aż tak źle. Jeżeli jednej rzeczy mi brakuje w tym Dying Light'cie, to kotwiczki, którą można używać, kiedy się jest w bezpiecznych strefach, bo mogę tutaj tylko biegać. List! Panie Crane, jakkolwiek potoczą się sprawy dalej, to co zrobiłem, rzuci matce więcej światła na kwestie, na które szuka odpowiedzi, niż całe badanie przeprowadzone przeze mnie aż do dziś. Widzi pan, jako znany etnograf przybyłem do Harano na zaproszenie żony miejscowego pułkownika. Pułkownik, matka. Te słowa tutejsi zawsze wymawiali z najwyższą czcią. Jednak dla mnie szybko stali się po prostu Amirem i Jasminą. Szczęśliwym małżeństwem, jakich mało. Na jego prośbę zostałem. Kiedy świat wokół wywrócił się do góry nogami, byłem tu, kiedy powrócił, by ją ewakuować. Widziałem, jak został ugryziony i właśnie wtedy poprosił mnie, bym został. Spełniłem jego prośbę. Myślałem, że będzie chciał, bym skrócił jego cierpienia. Okazało się, że nie o to mu chodziło. Dał mi coś, co miałem przekazać jego żonie. Tylko jeśli stan jej umysłu po tej tragedii nie będzie budził moich zastrzeżeń. Jednak więcej jej nie zobaczyłem. Poczułem się odrzucony i opuszczony. A teraz, kiedy wkrótce umrę, nie dotrzymam już swojej obietnicy. Ona nadal nie chce się ze mną zobaczyć. Ale pan... Pan to co innego, Crane. Pan ma szansę się z nią spotkać. Nie mam już innego wyjścia. Muszę zostawić w pańskich rękach to, co dał mi pułkownik. Wiem, że kiedy nadejdzie czas, podejmie pan właściwą decyzję. Proszę zapamiętać ten kod. 2519 8603. Przepraszam za wszelkie nieprzyjemności, jakie mogłyby pana przeze mnie spotkać. I błagam o wybaczenie. Gość trochę strzelił focha. Ha. Ale cóż, no, nie mogę powiedzieć, że go nie rozumiem. Ostatecznie tyle zrobił dla tej całej matki i takie przyrzeczenie złożył jej mężowi, z tego co rozumiem, że jej coś tam przekaże. No ale jak miał... Aha, dobra, ja nie skończyłem jeszcze poszukiwań. Ale ostatecznie jak miał jakby dojść do wniosku, co się z nią stało i czy jest w dobrym stanie, żeby otrzymać te informacje, jeśli ona nie chciała się z nim w ogóle spotkać. O kurwa, ukryta jaskinia! A nie, przecież ja chyba wchodziłem tutaj tędy, co? Dobra, dzwonią do niego. Nie! O kurwa, chłop założył maskę i się zabił. Nożem? Maczetą? Damage 44. Dobra, mamy motyw tej czerwonej maski. Fellowship of the Kingdom, książka. Gdzieś widziałem już tę książkę tutaj. Mamy oczywiście matkę w tej jakby złotej masce, która roztacza swoją miłość, prosto z sukni się wylewa. A tutaj jakaś taka niepokojąca trupia czacha. Dobra, Attila, spoczywaj w pokoju. Ty i twój szalik na ręce. Użyj. Attilo, odezwij się, proszę. Attilo, co ty kurwa zrobiłeś? Podciął sobie gardło. Hej, z tej strony Kyle Crane. Maczeta, nóż. Co za Attilą, Crane? Mów zaraz. Poderżnął sobie gardło, założył maskę i się zabił. Maskę? Jaką maskę? Starą czerwoną maskę, którą znalazłem w świątyni słońca. Stary głupiec posłużył się tobą, Crane. Co? Jak? Żeby odnaleźć maskę. Wiemy o niej. Nie to było jego zadaniem, Crane. Attila był śmiertelnie chory. Rak niszczył mu mózg. Musiał być przekonany, że jeśli nałoży maskę i poderżnie sobie gardło, Bóg Słońca objawi się i wstąpi w jego ciało. Ale dlaczego? Skąd mu to przyszło do głowy? I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie.
Attila widać zinterpretował to jako alegorię samobójstwa. Pomyłka, która kosztowała go życie. Weź maskę i spróbuj zlokalizować książkę, którą Attila dla nas pisał. Zanieś obie rzeczy do Jazeera, a my już zajmiemy się resztą. O Boże, Boże, weź książkę, co? No tutaj mamy maskę kultu, cyk, ściągnięta z twarzy i tego... Twarz pełna nadziei, że odrodzi się jako Bóg Słońca. No zdecydowanie mózg przeżarty, nie da się ukryć. W normalnym stanie poczytalności umysłowej raczej niewiele osób by sobie zaczęło wyobrażać, że o, tak wstąpi we mnie Bóg, kiedy tylko ja się zabiję, odrodzę się jako istota wyższa. No cóż, no, co zrobił, to zrobił. Mogę mu tutaj na jego pamięć wyłączyć radyjko. Myślałem, że jest wyłączone. Szczerze mówiąc, chciałem je włączyć. Dobra, byku, gdzie masz tę książkę, co ją pisałeś w takim razie? O, czyli gość nas zrobił w chuja, nie? On był jeszcze bardziej pierdolnięty niż ci wszyscy ludzie. Niż ci wszyscy ludzie z kultu, nie? Bo uwierzył jeszcze bardziej. Chociaż mam wrażenie, że jedni i drudzy wierzą tak samo, tylko że on jakby trochę nas zrobił w chuja. Ale jakby... Kurwa, no nie można tutaj winić mnie, ponieważ gdyby dzieci Słońca i matka nie byli tacy w chuj tajemniczy i zdradzili mi, nad czym on pracuje, to bym wiedział, kiedy on mnie robi w chuja i chce wykorzystać jakby załatwienia czegoś innego. Czyż nie? No czyż tak, zdecydowanie. Oficjalnie sami sobie zaszkodziliście, próbując trzymać tę całą konspirę, ukrywając przede mną fakty na temat jakby... tego, co on tak naprawdę ma robić. No, powiedzieliście, no, on coś robi, idź mu pomóż. No to kurwa mu pomogłem. Nie moja wina, że mnie w chuja zrobił i tak naprawdę robił co innego, niż miał robić, no. To już był wasz problem, żeby dopilnować, że on to robi. Ja moje zadanie wykonałem. Ja do siebie zarzutów żadnych nie mam. Dobra, jedziemy, jedziemy. Zombiaki, mordujemy, mordujemy. Ała. Wytrzymałe całkiem te części są nasze, muszę przyznać. Całkiem dużo potrafią znieść. Mamy też kolejny poziom umiejętności kierowcy, ale już nawet nie wiem, w co mam wydawać te punkty. Potem mogę mieć klatkę pod napięciem, miotacz ognia, który się wydaje być raczej słaby, zrzucanie min, autoalarm, kurwa, rzucanie min. Dobra, weźmy sobie robienie wyższych części. Jakby... To jest takie głupie. Strasznie łatwo i strasznie szybko można w tym followingu znaleźć plany na części wojskowe, oraz same te rzeczone części wojskowe, które montujemy i odkąd ja je zamontowałem, nawet nie musiałem ich naprawiać. Więc pytanie brzmi, jeżeli po znalezieniu tych planów mogę wykraftować te lepsze części. Jasne, są drogie, są bardziej zaawansowane, syntetyki trudniej dorwać, żeby zrobić te żółte. Ale jak już mam ten plan i wiem, że syntetyki są gdzieś w świecie, w samochodach wojskowych, które się respawnują, to dlaczego do diabła miałbym w którymkolwiek momencie stwierdzić, o tak kurwa, muszę wbić ten level na robienie piątych poziomów części, bo jak mi się coś spieprzy, sobie zrobię piątą część. Nie! Pójdziesz do tych jebanych skrzynek, znajdziesz plany na pozostałe szóstki i będziesz craftował tylko szóstki, nawet jak ci to więcej czasu zajmie. A od kwatermistrza ciągle masz chujowsze części, które możesz podmieniać, żeby mieć, wiecie, na chwilę. Więc jakby trochę to drzewko kierowcy, mam wrażenie, nie było do końca przemyślane. Byłoby przemyślane, gdyby nie było motywu wojskowych części. Bo żeby je robić, to można mieć chujowy poziom tworzenia części do łazika. Żeby je wykraftować, nie potrzebujemy poziomu na kraftowaniu wojskowych części. Wiecie, o co chodzi? Za szybko gra nam dała możliwości lepsze, niż oferuje nam drzewko mocno wylewelowane. Bo co mamy tutaj ostatnie? Szybka analiza. O, mechanik poziom czwarty w ogóle, to przecież poziom plany. Teraz ja mogę wykraftować, jeśli nie liczyć żółtych, to mogę zrobić fioletowe, wyżej są legendarne. Tylko, że to jest czwarty, a to jest eksperymentalne wojskowe. No i jakby tutaj mamy 7, 8 i stan 105, a tutaj 100 i 110. Jakby rozumiem, gdyby te części wojskowe na przykład były... niestabilne, powiedzmy, o, mają, silnik daje wysoką prędkość, ale jest mało trwały, to wtedy mógłbym się zastanawiać, czy kurwa naprawdę mi się opłaca robić coś, co będę musiał co chwilę naprawiać, albo nie wiem, będzie failować i się wyłączać, czy może lepiej zlevelować kierowcę do robienia części poziomu piątego i robić sobie piątki. Wiecie, o co chodzi. Jazeer, nie pytaj o nic, proszę, naprawdę, po prostu przekaż te rzeczy akolitom. To bardzo... ważne dla matki, wiem. Już mnie uprzedzili, powiem im, że to mam.
Okej, dobra, Jazir, ale nie musisz takiego focha strzelać. Myślałem, że jesteśmy ziomeczkami. Jakby córkę ci znalazłem, bezpiecznie ją stąd ewakuowałem, wymordowałem tam gniazda, przemieńców. A ty teraz taki będziesz naburmuszony? Kurwa! Jak tak można w ogóle potraktować dobrego przyjaciela? Przyjaciele od lat. Crane falafel, przyjaciele od lat. Ui! Połamię sobie nogi z cierpienia. O, dziecko. O kurwa. Ja mogę pod nią kucnąć? Prawie. Mogę ją zablokować? Nie. A może mnie dupnąć na powrocie? Ty, zniknęła na chwilę. Dobra. Trochę creepy jest. Obstawiam, że huśta się tutaj w nieskończoność. Ta huśtawka zawsze tak samo będzie skrzypieć. Ona powtarza te ruchy. Jakby nigdy nic. No cóż, to co mi teraz pozostaje? Nic. Czekać. Nawet nie mam zadania głównego w tej chwili. Jedyne co mogę zrobić to sobie, nie wiem, wsiąść do łazika i pojeździć dookoła, bo nic innego tutaj już nie ma dla mnie. Albo sprawdzić ambonę, ale nie, tam jeszcze nic nie jest. Otrzymaliśmy informacje o grupie odpowiadającej twojemu opisowi. Zajęli spichlerz. Jeśli te zbiry zabrały cokolwiek z jaskini, jeśli gdzieś przetrzymują naszego zaginionego brata Orkana, to zapewne właśnie tam. W porządku, sprawdzę to. O. Wiemy, że to ogromne ryzyko, ale być może to nasza ostatnia szansa znalezienia tego, czego szukamy. Ludzie Raisa są w spichlerzu, powiadacie, co? Światełko na końcu tunelu, udaj się do spichlerza. Gdzie ten spichlerz jest w takim razie? O, w pizdu gdzieś na dole. A, to jest ta fabryczna miejscowa, o której mówiłem wcześniej, co? No dobra, rozumiem. Dobra, moi drodzy, mamy 36 minut tego odcinka. Nie będę go przeciągał tutaj do 45-50. Jako, że ewidentnie jeszcze troszeczkę tej fabuły zostało. Jakbym miał strzelać, to już w kolejnym odcinku... Nie wiem, jak dużo będzie jeżdżenia i robienia samego siebie w chuja i odwiedzinu falafela, ale myślę, że kolejny odcinek może być finałem fabuły Followinga, ale jako, że w finałowych odcinkach, jak wam powiem, że będziemy grali dalej, to nie dociera do 80%, to mówię teraz. Nawet jeżeli kolejny odcinek zakończy gierkę, to nie będzie ostatni odcinek Dying Light'a, ponieważ tak jak już mówiłem, obczajmy sobie Hellraid, który nie pokazuje się tutaj, ponieważ odpala się go ze slumsów chyba jakąś tam maszyną, ale jeszcze sobie pokroimy trochę kościotrupów i zobaczymy, jak tam się będziemy bawili. Dlatego dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli się podobało, zostawcie lajka, a jeszcze sobie chyba teraz jeden nagram, póki energia jest wysoka. Trzymajcie się i pa pa!